Tam już mają Państwo okazję zaobserwować, jak sobie świetnie radzą na... w tym cieniu było widać... Nie było widać, że to nie rower. No, szanowni Państwo, bardzo polecamy ten pokaz, bo to jest sytuacja, którą nieczęsto możemy obserwować. Będzie naprawdę niebezpiecznie, będzie realnie i stanie się to na Waszych oczach. Jeden z elementów, który tutaj mamy wpisany i mamy przypomnieć, to jest ściana ognia. Co człowiek to oznacza. Tak w skrócie nazwaliśmy sobie w scenariuszu ten punkt programu. Marek Sołek będzie przebijał się przez tę ścianę ognia. Tam już jest na placu, przygotowując jednego ze swoich kaskaderów. Marek prowadzi swoją szkołę, gdzie przygotowuje młodych ludzi do tego zawodu. W bardzo wielu produkcjach filmowych realizowanych w Polsce możecie Państwo oglądać kaskaderów Marka Sołka. A W11 często korzysta z bardzo często korzystamy z usług kaskaderów i w ogóle Marka Sołka, jego samochodów, dziewcząt i chłopców, że tak powiem, którzy... Uwaga, uwaga. Zastępują komisarza. Pochodnia zakłada specjalny płaszcz, który jest nasączony teraz materiałem łatwopalnym. I uwaga, uwaga, za chwilę! Za chwilę. Już płonąca pochodnia w rękach. Pana z obsługi planu jednego z kaskaderów. Płonie materiał. Człowiek pochodnia przejechał przez to wszystko. A teraz szybciutko schował się w basenie, żeby... Wiadomo po co. Dobra, dobra, ale schował się w basenie. Schował, nie schował, ale schował, nie widać. Schował i nie wychodzi. Co się dzieje, proszę Państwa? Arnold Schwarzenegger to by wiedział, co zrobi. No. Dokładnie, nie, ale tak naprawdę dolewamy tam jeszcze tak zwanej ryby do ognia, czyli płonących substancji. Jak długo wytrzyma kaskader Marka Sołka w tym basenie? I takiej sceny życzyłby sobie pewnie każdy reżyser realizujący seriale kryminalne i filmy sensacyjne, żeby z takich kaskaderów mógł korzystać. Ile to już trwa? Nie wiem, ale kojarzy mi się to z Houdinim. Czy wszystko jest w porządku? Oj, widzę, że nie. Dlaczego gaśnica? Marek biegnie z gaśnicą. Moje obawy tutaj się rozgrywają te... Przepraszam bardzo, ale czy coś się stało? To niemożliwe. To niemożliwe, przegrywamy namiot, słuchajcie, i... Cóż. Dwóch facet, nie ma faceta. Trudno. W11 często gra się na zwłokę. Tutaj zobacz, uwaga. Marek wyciąga teraz, żyje czy nie żyje ten facet? Żyje, brawa! Wytrzymał długo, bardzo długo wytrzymał pod wodą. I zniósł te wszystkie tak. Wielkie oklaski poprosimy dla naszego kaskadera, to naprawdę był nie lada. Powiedzmy, jak długo przebywał pod wodą. Niezłe i ładne ujęcie można...